Cześć, dostałem do przetestowania taką przystawkę, interfejs Carling Kit w wersji 5.0 2R. Służy ona do rozszerzenia kablowego Android Auto lub Apple CarPlay do wersji bezprzewodowej. Dotyczy to samochodów w produkcji po 2015 roku, które, krótko mówiąc, łączą się z telefonem tylko po kablu, ale muszą obsługiwać Apple CarPlay lub Android Auto. To jest warunek. No to sprawdzę, co znajduje się w opakowaniu. Urządzenie jest niewielkie, no i to dobrze, zmieści się na pewno na jakiejś półce czy schowku. Tutaj mamy wejście USB-C, to jest do właśnie podłączenia do samochodu, a z drugiej strony mamy USB-A i to służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia. No i teraz zobaczę, co jest głębiej. Tutaj mamy instrukcję obsługi, no niestety nie ma po polsku, ale jest tutaj wiele języków, także na pewno sobie poradzimy z instalacją. Zresztą tutaj niewiele jest do instalowania, bo to jest w zasadzie plug and play. No i tu mamy jeszcze taśmę dwustronną, żeby to można było gdzieś przykleić do jakiejś obudowy, czy właśnie w schowku, żeby to nie latało. No i jeszcze są dwa kable do podłączenia do samochodu. W zależności, czy mamy gniazdo USB-A, czy USB-C w samochodzie, no to możemy zastosować albo ten kabel. Co do wymagań sprzętowych, to jest wymagany co najmniej iPhone 6 i co najmniej iOS system operacyjny 10. Jeżeli chodzi o Androida, to jest wymagany 11 lub wyżej. No to idziemy do samochodu. Przy okazji jeszcze powiem, że możecie kupić Carling Kit 2R wchodząc w link w opisie pod filmem, a wpisując ten kod otrzymacie 18% rabatu na ten produkt. Na początek będę podłączał Android Auto do mojego Hyundai Ioniq Electric, więc najpierw podłączamy kabel do gniazda USB. Teraz kabel USB do urządzenia. No i teraz musimy to skonfigurować. Musi być włączone zarówno Wi-Fi, jak i Bluetooth. Zacznę od Wi-Fi. Pojawiło się tu nowe urządzenie AutoKit 5A. Hasło będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I teraz przechodzimy do Bluetooth. Też czekamy, aż się pojawi nowe urządzenie. Przy okazji przypomnę, że minimalnie musi być to Android 11. O, jest. Parowanie. No i czekamy, co się pojawi na ekranie i jest już Android Auto. Zobaczymy teraz, jak to działa. Moim zdaniem działa tak samo szybko jak po kablu. Lub jak kto woli, tak samo wolno. Tutaj zobaczymy jeszcze inne rzeczy. No, Plaksher na przykład. Proszę bardzo. Muzyka. Sprawdzę przy okazji, czy działa przełączanie na kierownicy. Tak, działa. Sprawdzimy jeszcze może asystenta, czy normalnie chodzi. Jaka jest dzisiaj pogoda w Gdańsku? Dzisiaj w Gdańsku mamy przelotne opady. Najwyższa prognozowana temperatura to 9 stopni. Także wszystko działa tak jak trzeba. I teraz zobaczymy, jak to się konfiguruje w iPhone'ie. Wchodzimy w Bluetooth. Też powinno się pojawić, o właśnie, urządzenie AutoKit. I połączone. Także szybciutko to się wszystko konfiguruje. Się. Czekamy jeszcze chwilkę. O. Przypomnę, że minimalne wymagania to iPhone 6 i system iOS 10. I już mamy Apple CarPlay. Zobaczymy teraz, jak to chodzi. Chyba nawet szybciej niż w Androidzie. Tu mamy oczywiście różne opcje. Muzyka,
kalendarz, tak, Viber. To, co mamy po prostu u siebie na Apple CarPlay przez kabel, to mamy to samo tutaj bezprzewodowo. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli użyjemy przeglądarki internetowej i wprowadzimy ten adres IP, przejdziemy do ustawień zaawansowanych, w których możemy zmieniać kilka rzeczy. Najbardziej przydatne to możliwość aktualizacji oprogramowania. Jeżeli urządzenie włącza się szybciej niż system w samochodzie, mogą hipotetycznie wystąpić problemy z synchronizacją. Możemy wtedy opóźnić start CarLink Kit, żeby to lepiej działało. Też przydatną rzeczą jest obsługa przełączania działania GPS. Chodzi o to, żeby był wykorzystywany GPS z samochodu, a nie z telefonu podczas nawigacji. Może on być po pierwsze dokładniejszy, a po drugie można w ten sposób oszczędzać energię w telefonie. A propos energii, ktoś powie, że po co mu to urządzenie, skoro i tak musi podłączyć telefon do zasilania, zwłaszcza w długiej trasie. No częściowo jest to prawda, ale po pierwsze nieraz używamy telefonu na krótko, na przykład podczas dojazdu do pracy, 10, 15 minut, 20, pół godziny. No i wtedy nie musimy za każdym razem podłączać tego telefonu i dewastować gniazda w telefonie USB. I mamy po prostu telefon cały czas w kieszeni. A po drugie możemy też telefon podłączyć w innym miejscu lub jeżeli telefon i samochód są wyposażone w ładowarkę indukcyjną, to po prostu tylko go kłaść na ładowarkę. Właśnie jestem po kilku dniach używania CarLink Kit i muszę powiedzieć, że cały czas działał bez zarzutu. Używałem równocześnie nawigacji Google, Janosika i jeszcze do tego odtwarzałem muzykę poprzez telefon i nic się nie zacinało, wszystko działało. W zasadzie tak samo jak wcześniej używając poprzez kabel. Może tylko po wejściu do samochodu trochę dłużej trwa włączanie się tego Android Auto, ale biorąc pod uwagę, że wcześniej musiałem mieć jeszcze czas na podłączenie tego kabla do telefonu, no i najpierw wyjęcie telefonu z kieszeni, no to wyszło na jedno, a albo może i nawet szybciej jest teraz. I to tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Zapraszam do subskrypcji i komentarzy. Cześć!